Dobry wieczór. Właśnie słuchasz odcinka specjalnego, bardzo strasznego podcastu należącego do miniserii Październik z dreszczykiem. Witam Was w drugim odcinku naszego tegorocznego Października z dreszczykiem, czyli miniserii tworzonej z okazji Halloweenowego miesiąca. W tym roku postanowiłam napisać opowiadanie specjalnie dla Was, członków mojego wspaniałego klubu grozy. W ubiegłym tygodniu usłyszeliście pierwszy odcinek Milczących, który znajdziecie w opisie tego odcinka, a dziś zapraszam Was na dalszą część mrocznej opowieści o przyjaźni, przeszłości i tajemnicy zaklętej w ścianach pewnego wiejskiego domostwa. Tego było mi trzeba. Leniwy spacer skąpany w październikowym słońcu i zapachu złotych liści trzeszczących rozkosznie pod podeszwami był wszystkim, co mogłam sobie obecnie wymarzyć. Zerknęłam ukradkiem na moje towarzyszki, które uśmiechały się pod nosem równie szeroko co ja. Miłe panie, przed nami niebo każdej jesieniary, zakrzyknęła teatralnie Zyta, wskazując dłonią na wrota gęstego lasu, rozciągającego się kilkaset metrów za naszym domkiem. W głąb gęstwiny wiodła wąska, ale dość dobrze wydeptana dróżka. Tym razem postanowiłam nie wyjść na największego cykora w ekipie, więc nawet nie zająknęłam się o tym, że nie powinnyśmy włazić na nieznany nam obszar. Choć nie ukrywam, że miałam to na końcu języka. Wiem, panika razem mnie. Zresztą było jeszcze stosunkowo wcześnie, spacerowa trasa posiadała oznaczenia, a naładowane przez noc telefony wskazywały całkiem niezły zasięg. Poza tym w naszej ekipie zarówno Hania, jak i Kaśka należały do grona zaprawionych w bojach wędrowczyń, przy których czułyśmy się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy wypluwałyśmy właśnie płuca, włażąc na Babią Górę, czy wędrując nad brzegiem Bałtyku. Pokręcimy się 15 minut i wrócimy do chatki, zaproponowała Kaśka, sama dodając, że nie ma sensu wchodzić w to miejsce zbyt głęboko. Nie ukrywam, że po wczorajszej nocy czułam się zaskoczona i podbudowana jej przejawem trzeźwego myślenia. Chwilę później dreptałyśmy gęsiego wąską ścieżką, próbując zachować w pamięci atmosferę tego miejsca. Lasy od zawsze wydawały mi się magiczną, wręcz świętą przestrzenią. Szelesty, trzaski i rytmiczne pokrzykiwania ptactwa tworzyły podniosłą pieśń, której przedstawicielom naszego gatunku nigdy nie dane będzie odtworzyć z należytą dokładnością. Promienie słońca przedzierały się przez korony drzew, tworząc niezwykłe malowidła na leśnej ściółce. Stąpałyśmy cicho i ostrożnie, jak wtedy, gdy podczas zwiedzania świątyni dostrzegasz w pierwszych ławkach modlących się wiernych. Takie właśnie było to miejsce. Odświętne, magiczne, hipnotyzujące. Nagle dróżka zaczęła skręcać w prawo ostrym łukiem, tak jakby zapraszała wędrowców do powrotu. Łe, co tak krótko? Wymamrotałam, faktycznie zawiedziona mizernym spacerem. Dajmy temu szansę, stwierdziła Hanka. Jeśli teraz mamy takiego zawijasa, to może trafi się kolejny. Uznałam, że to całkiem słuszna obserwacja i ruszyłam przed siebie, odpuszczając dalsze komentarze. Ej, widzicie? Co to może być? Murek? Co? No tam, takie szare. Kaśka cięła powietrze wskazującym palcem, próbując nakreślić punkt utkwiony w gęstej ściółce jakieś 10 metrów od ścieżki. Niewiele myśląc, ruszyłyśmy w jego kierunku. Z każdym kolejnym krokiem coś, co na pierwszy rzut oka przypominało fragment fundamentu, zyskiwało dobrze znany nam kształt. Ty, to jest chyba... Zyta złapała się pod boki, okręcając głowę to w prawo, to w lewo.
Nagrobek! Faktycznie z ziemi wystawał mocno pochylony krzyż, wbity w nią dość głęboko jednym z ramion. Rozejrzałam się wokół i ku mojemu absolutnemu zdziwieniu w zasięgu kilku metrów zauważyłam kolejne, niemal niedostrzegalne szare bryły pokryte mchem i bluszczem. Ta obserwacja nie umknęła uwadze reszty. Jak rażone prądem rozpierzchłyśmy się po niewielkiej polance, badając podłoże metr po metrze. Pięć! Krzyknęła Kaśka po kilku minutach kompletnego milczenia. Ciszej! Jesteś na cmentarzu! Wyszeptałam i dopiero w tym momencie dotarło do mnie znaczenie tych słów. Oto stałyśmy w samym centrum dawno zapomnianej nekropolii, a jedyne pytanie, które rozsadzało nam czaszki, brzmiało: kim byli ci ludzie? Groby milczały jednak jak zaklęte, uniemożliwiając dalsze dochodzenie swoim opłakanym stanem. Płyty były niemal zupełnie gładkie, gdzieniegdzie widać było jakieś pojedyncze litery i cyfry, ale nic, z czego można byłoby utworzyć zrozumiałą treść. O, nic tu po nas! Westchnęłam w końcu nieco zawiedziona faktem, że nasze spontaniczne dochodzenie zakończyło się fiaskiem. Jak na mój gust, nie ma się czym podniecać, stwierdziła Jula, chcąc lekko sprowadzić nas na ziemię. Pewnie była tu kiedyś wieś, to i cmentarz musiał powstać. Wieś zniknęła i zostało po niej tylko to. Kiwnęła w stronę krzywych, szarych kostek, wystających posępnie z gęstego poszycia lasu. Po tych słowach zgodnie ruszyłyśmy w stronę domu, który kilka minut później zaczął pobłyskiwać na linii horyzontu. Swoją drogą ciekawe, czy ten domeczek należał do wsi. Wiecie, że na przykład kiedyś otoczony był innymi gospodarstwami. Tam stał mały drewniany kościółek, a tędy jechały wozy zaprzężone w konie. Moja wyobraźnia zaczęła zabudowywać pustą przestrzeń kolejnymi niewidzialnymi bryłami, między którymi rozbrzmiewał śmiech, rozmowy, tętent kopyt i gdakanie hodowlanego ptactwa. Przez ułamek sekundy zdawało mi się, że stoję na środku niewielkiej osady, skąpanej w jesiennym słońcu, nieśpiesznie szykującej się na nadejście pierwszych mrozów. Pa, jak się zamyśliła! Julka z właściwą sobie dosadnością wyrwała mnie z letargu. Kilka minut później stałyśmy w progu naszego domu, a rześkie powietrze sprawiało, że kubek gorącej herbaty stał się największym ze wszystkich marzeń. Kiedy wreszcie przebrałyśmy się w wygodne dresy i zasiadłyśmy przy okrągłym stole, Zyta tęskno utkwiła wzrok w oknie wychodzącym na las. Nie mogę przestać myśleć o tym cmentarzu. Wiem, że to mało istotne, kto tam leży. Nawet jeśli doczytałybyśmy się jakichś danych osobowych, to co nam po tym? Jednak czuję jakiś niedosyt. W odpowiedzi wszystkie pokiwałyśmy głowami z pełnym zrozumieniem. Ta sytuacja niewątpliwie obudziła w nas uśpionego przez smętną codzienność ducha odkrywcy. W głowie kłębiły się najróżniejsze pytania, scenariusze, obrazy, ale cóż innego nam pozostało, jak dać temu spokój? Po późnym obiedzie i krótkiej drzemce zasiadłyśmy do naszej drugiej, zaraz po wywoływaniu duchów miłości, czyli planszówek. Zwyczaj polegał na tym, że każda z nas przywoziła swój ulubiony tytuł, z którego wybierałyśmy wspólnie ten najbardziej interesujący. Tym razem padło na prostą rozgrywkę bez miliona elementów, fikuśnych wielobocznych kostek i instrukcji grubości Starego Testamentu, ale pomimo tej wybranej przez nas atrakcji o wątpliwym poziomie trudności, nasze głowy były zbyt zajęte, by skupić się na rozgrywce. Mówiąc szczerze, gra zupełnie się nie kleiła. Hanka od początku kręciła nosem, Zyta siedziała w telefonie, Jula błądziła wzrokiem po coraz ciemniejszym salonie, a Kaśka zrezygnowała po pierwszej rundzie, uznając, że woli ambitniejsze tytuły. Dobra, dajmy sobie siana. Rzuciłam, przerywając ponadgodzinną męczarnię. Za oknem zapadał zmrok, a drobny deszcz niepostrzeżenie zaczął pukać w szyby, prędko przybierając formę całkiem solidnej ulewy. Kompletnie nie wiedziałyśmy, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem. No dobra. Zyta stanęła w pozie sugerującej chęć przechwycenia sterów tej niemrawej imprezy. Mamy jakąś kartkę? Po co ci kartka?
Zapytałam, choć jakaś część mnie doskonale wiedziała, do czego zmierzamy. Zyta, nie odpowiedziawszy na moje pytanie, chwyciła planszę porzuconej przez nas chwilę temu gry i odwróciła ją na drugą stronę, która okazała się idealnie białą przestrzenią. Pobiegła do pokoju, wróciwszy z czarnym markerem i 5 świecami, które musiała spakować z pełną premedytacją specjalnie na tę okazję. Skubana! W ciągu kilku sekund na białej powierzchni pojawił się dobrze nam znany układ liter i cyfr, które przecinały planszę, przybierając kształt półokręgu. Na górze Zyta napisała duże tak i nie, a na dole żegnaj. Kiedy patrzyłam, jak mechanicznie, bez chwili zawahania zapełniała kolejne centymetry białej przestrzeni, uświadomiłam sobie, że za tym dziełem stoją lata praktyki i tworzenia tabliczek Ouija na brystolach, szkolnych ławkach, serwetkach i kartkach wyrwanych niedbale z zeszytu. Myślę jednak, że gdyby każdej z nas zawiązać oczy, to wciąż nie miałybyśmy z tym zadaniem najmniejszego problemu. To było jak odruch. Gotowe, stwierdziła w końcu, patrząc z dumą na owoc swojej pracy. Chwilę później, starym zwyczajem, zgasiłyśmy światła i rozpaliłyśmy świece. Znowu poczułam się jak w liceum, dokładnie tak samo jak wtedy, gdy spotykałyśmy się w domu Hanki wystrojone w czarne, falbaniaste kiecki i gotowe na kolejny, domorosły seans. 5, po jednej na każdy grób, wyjaśniła beznamiętnie Zyta. Na te słowa po moich plecach przebiegł zimny dreszcz. Zwykle to nasze wywoływanie duchów było czysto hipotetyczne. Wyobrażałyśmy sobie jakąś bliżej nienazwaną siłę, generyczną białą damę lub inne popkulturowe straszydło, z którym przy odrobinie szczęścia zamienimy 2 słowa. Nigdy nie przypisywałyśmy im żadnych personaliów. To był zawsze po prostu duch. Teraz jednak adresaci naszego rychłego seansu, choć wciąż bezimienni, zyskiwali bardziej namacalną postać. W końcu, kilkaset metrów dalej, w ciemnym lesie, majaczyły ich nagrobki, a gdzieś głęboko, głęboko pod ziemią ciała, które niegdyś posiadały imię, nazwisko, marzenia, plany, rodzinę, bliskich. Siadłyśmy niepewnie przy okrągłym stole, którego kształt zdawał się być stworzony właśnie do tego celu. Każda z nas umieściła po jednym palcu na wskaźniku stworzonym na prędce ze szklanki odwróconej do góry dnem. Płomienie 5 świec drżały niepewnie, jakby zaraz miały zgasnąć, pogrążając nas w zupełnej ciemności. To która zaczyna? Zyta omiotła nas wzrokiem. Zośka, niech Zośka zacznie, z nią chyba chcą gadać. Co? Ja? Ale... No dawaj, nie bądź cykor, przecież to tylko zabawa. Niech mi proszę ktoś wyjaśni, jaki błąd w życiu popełniłam, że w wieku 30 kilku lat siedzę przy stole z bandą wariatek, które właśnie zmuszają mnie do interakcji z zaświatami. A niech to, dobra, przecież kiedyś miałam z tego kupę frajdy, aż tak chyba się nie zestarzałam. Niech będzie, wycedziłam. Usadowiłam się wygodnie na krześle, zamknęłam oczy i wypowiedziałam dobrze znaną mi formułkę. Duchy tego domu, czy jesteście tu z nami? Chwila napięcia szybko ustąpiła miejsca zniecierpliwieniu, bo na odpowiedź próżno było czekać. Jeśli ktoś jest tutaj z nami, niech teraz przemówi, powiedziałam głośniej, ale ponownie moje słowa odbiły się nieśpiesznie od pogrążonych w ciemności ścian. Weź może jakoś nawiąż do tego, co dzisiaj widziałyśmy, wyszeptała Hanka. No dobra, powiedzcie nam proszę, kto leży w lesie, jakie są wasze imiona? Nagle poczułam, jak coś się zmienia. Nawet ciężko stwierdzić, co dokładnie. Atmosfera w pokoju stała się gęsta. Dosłownie trudno było złapać oddech, a płomień świec wibrował, to wzbijając się ku górze, to niemal gasnąc. Ej, to chyba działa! Zachichotała Kaśka. 5 dusz. Wzywam 5 dusz z głębi lasu. Wyrecytowałam śpiewnie, wczuwając się w swoją rolę. Ku naszemu absolutnemu zdziwieniu wyczułyśmy pod palcami delikatne drżenie szkła, po czym naczynie zaczęło sunąć powoli po powierzchni tablicy. No dobra, przyznawać się, która to robi?
Zażartowałam, po czym zerknęłam na skamieniałe twarze moich towarzyszek. Czyżby to działo się naprawdę? O. N. T. U. On tu? Zdziwiła się Zyta, próbując dopasować głoski do jakiegoś znajomo brzmiącego słowa. J. E. S. T. A. On tu jest. O kurwa. Dawaj dalej, Zośka. Okej. Kto tu jest? Zapytałam, czując, jak słowa więzną mi w gardle. Wciąż chciałam wierzyć, że padam właśnie ofiarą kolejnego żartu mojej babskiej zgrai, bo przecież to nie może dziać się naprawdę. Moje pytanie znowu powitała cisza, trwająca jakieś 30 sekund. No dobra, to co? To może kończymy? Nie, zapytaj jeszcze raz, rzuciła Zyta pełnym entuzjazmu tonem. Kim jest... Nie zdążyłam dokończyć pytania, gdy świece jedna po drugiej zaczęły gasnąć jak zdmuchiwane przez niewidzialną siłę. W końcu pokój spowiła ciemność. Laski? Laski, jesteście tutaj? Zyta? Zyta, jeśli to twoja sprawka, to obiecuję, że cię zapierdolę, przysięgam. Dziewczyny! Co jest? Dlaczego milczycie? Zośka! 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 Otworzyłam oczy. Dogasający kominek ogrzewał moją twarz, po której właśnie spływała pojedyncza łza. Zerwałam się gwałtownie, próbując zrozumieć, co się tutaj dzieje. Napotkałam zdziwione spojrzenia Hani i Kaśki, siedzących przy okrągłym stole i sączących herbatę z dużych glinianych kubków. Leżałam na ławce okryta wełnianym kocem. Zośka! Zośka, co jest? Strasznie się darłaś przez sen. Co? Ale... Co ja tu robię? No, po obiedzie wszystkie ucięłyśmy sobie komara, a ty odpadłaś tutaj na ławie i nie chciałyśmy cię budzić, bo poprzedniej nocy spałaś tyle co nic, więc przykryłyśmy cię kocem i tak sobie leżałaś. No, pograłyśmy chwilę w planszówkę, 3 razy walczyłyśmy z Zytą, żeby się po ciemku do lasu nie zapuszczała, bo stwierdziła, że chce wracać na ten cmentarz. Później jakaś kolacja, część ekipy już odpadła, bo jest po północy. No, a my tu sobie siedzimy, gawędzimy i pilnujemy, żeby cię coś nie zeżarło. No to dzięki. Wymamrotałam niepewnie, wciąż próbując zrozumieć, co tu się właściwie wydarzyło. Zocha, skoro już wstałaś, to może my pójdziemy dla odmiany spać. Zresztą tobie też polecam. Idź do łóżka, dziewczyno. Leżenie na tej twardej ławie to jest zabójstwo dla kręgosłupa. My zmykamy. Dobranoc! Dziewczyny powędrowały na górę, a ja wciąż czułam, jak łomocze mi serce. To, co widziałam, ten sen był taki rzeczywisty. Pamiętam jego każdy szczegół, pamiętam drobiazgi, kolor swetra Julii, to, że Zycie cały czas wypadał zza ucha kosmyk włosów. Pamiętam smak herbaty z miodem i pomarańczą, planszówkę, w którą grałyśmy. Planszówka. Zatrzymałam się na tej myśli, po czym wstałam i powędrowałam do stołu. Poczułam, jak wszystko zaczyna wirować, a krew opuszcza moje ciało, by spłynąć raptownie do stóp. Na blacie leżała dokładnie ta sama gra, którą wybrałyśmy w moim śnie. Dokładnie ta sama, wybrana z 5 innych. Z drugiej strony, hej, przecież to mógł być czysty przypadek, nic wielkiego. Tytuł dosyć znany, a szansa wyboru to 1 do 5, wcale nie taka nikła, jak mogłoby się zdawać. Otworzyłam pudełko. Nie, Zośka, zwariowałaś. Pomyślałam, wygrzebując z wnętrza złożoną na pół planszę. Poczułam się jak paranoiczka, ale nie potrafiłam poskromić ciekawości. Wiedziałam, że jeśli nie sprawdzę zawartości pudełka, to nie zmrużę dzisiaj oka. Podniosłam drżącymi dłońmi sztywną, kolorową tekturę i odwróciłam ją do góry nogami. To nie może być prawda, to dalej musi być sen. Na odwrocie planszy widniał znajomy ciąg liter i cyfr. Tak, nie, żegnaj. Usiadłam, czując, że jeszcze chwila i stracę przytomność. Zrobiło mi się ciemno przed oczyma, a przed krzykiem powstrzymywały mnie jedynie resztki zdrowego rozsądku. Coś tu nie gra. Coś jest zdecydowanie nie tak.
Panicznie szukałam w głowie elementów, które pozwolą mi rozgraniczyć rzeczywistość od tego, co najprawdopodobniej wcale nią nie było. A może to kawalarskie opus magnum mojej ekipy? Może żart został rozłożony na dni i tak skrzętnie obmyślany, żebym w końcu odeszła od zmysłów? Nie, to niemożliwe, przecież się przyjaźnimy, nie zrobiłyby mi tego. Patrzyłam jeszcze chwilę na wykaligrafowane czarnym markerem znaki, po czym złożyłam planszę, umieszczając ją z powrotem w pudełku. Ewentualności były trzy. Albo zwariowałam, albo kobiety, z którymi tu przyjechałam, nie zasługują na miano przyjaciółek, albo... Nie, to musi się dać jakoś wytłumaczyć. Jutro po prostu posadzę je przy tym stole i zapytam wprost. Być może ta rozmowa zamknie pewien rozdział mojego życia, ale nie dbam o to. Pomyślałam, pokonując kolejne skrzypiące stopnie w drodze do mojej sypialni. Kurwa, jeszcze to. Zerknęłam na ten posępny, ślubny portret, którego bohaterowie patrzyli na mnie tymi swoimi martwymi oczyma, nie pozwalając poczuć choć chwili ukojenia. Przebrałam się w piżamę i położyłam twarzą do ściany. Kompletnie nie chciało mi się spać. Powierciłam się chwilę, było mi niewygodnie i za ciepło. Pierzyna była zbyt ciężka, a poduszka zbyt wielka. Tak wielka, że z powodzeniem mogłaby służyć za posłanie dla całkiem dużego psa. W poszukiwaniu jakkolwiek wygodnej pozycji zmieniłam boki. Znowu spotkałam się spojrzeniami z trupią parką na czarno-białej fotografii. On na oko 50 lat, ona dużo, dużo młodsza, o niemal dziecięcych rysach twarzy, być może ledwo pełnoletnia lub wcale, poważni, smutni. Ciekawe, kim byli. Nagle przypomniało mi się, że moje rodzinne zdjęcia często podpisywane były na ich rewersie, z którego można było wyczytać datę, miejsce, czasem uroczą dedykację, a skoro i tak nie mogę spać, wstałam i zdjęłam ze ściany znacznie cięższą, niż by się zdawało, ramę. Zaczęłam przesuwać blaszki zabezpieczające zdjęcie jedna po drugiej. No dobrze, czas się przedstawić, mili państwo. Bingo! Marianna i Antoni, 1914 rok. Zdawało mi się, że zdjęcie jest znacznie nowsze. Przypominało bardziej ślubną fotografię moich dziadków niż kadr z czasów pierwszej wojny. Odwróciłam ramę, by raz jeszcze zerknąć na fotografię. Kompletnie zapomniałam, że po usunięciu zabezpieczeń nic nie powstrzymuje kartki przed wypadnięciem, więc kiedy tylko odwróciłam ramę, jej zawartość wysypała się na łóżko. O proszę! Okazało się, że drewniana oprawa kryła coś jeszcze. Spod znajomego już zdjęcia wystawały postrzępione rogi innych fotografii. O, następny ślubny portret. A to ciekawe. Proszę, proszę, ładnie się tu bawili. Następny? Dziwny sposób na przechowywanie zdjęć. Następny? Dopiero wtedy zrozumiałam, na co tak naprawdę patrzę. Rama kryła w sobie 5 podwójnych portretów. Inne kobiety, ten sam mężczyzna. Na pamiątkę zaślubin. Marianna, Zuzanna, Anna, Krystyna, Jadwiga i Antoni.